Frombork, miasto Mikołaja Kopernika, miasto nad Zalewem Wiślanym. To tutaj Mikołaj Kopernik żył. Nie mogło nas zabraknąć w roku Mikołaja Kopernika i nasz mały jubileusz, rok TVP Nauka. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Marta Kielczyk. I Robert Szaj, twórca kanału, a jesteśmy dzisiaj w Nowym Pałacu Biskupim. Spotykamy się z Państwem tutaj dzięki współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, by zgłębiać naukowe dziedzictwo, a także tajemnice związane z wielkim polskim astronomem. A obchody tegoroczne były bardzo bogate, także tutaj we Fromborku. Wszystko z okazji 550. rocznicy urodzin wielkiego astronoma. Mikołaj Kopernik był związany z Warmią i szczególnie Fromborkiem przez 40 lat swojego życia. To tu prowadził swoje obserwacje, tutaj także nie mogło zabraknąć uroczystych obchodów urodzin wielkiego astronoma zorganizowanych przez Archidiecezję Warmińską, Muzeum Pomnika Historii, Frombork Zespół Katedralny i TVP Nauka. Obchody 550. rocznicy urodzin Kopernika we Fromborku zainaugurował dyrektor TVP Nauka Robert Szaj, uruchamiając wahadło Foucault i prezentując eksperyment sprzed ponad 170 lat. Wahadło Foucault jest eksperymentem znacząco późniejszym niż żył Kopernik. Jego wnioski z tego eksperymentu są takie, że Ziemia się rzeczywiście obraca. No i powiem szczerze, ten obrót Ziemi, z którego ten eksperyment udowadnia, no to chyba nie jest taki najpierwszy, ponieważ już myśli o obrotach Ziemi były wcześniejsze. Uruchomieniu wahadła towarzyszyło otwarcie i wernisaż wystawy astrofotografii Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Jest to wystawa astrofotografii naszych członków naszego oddziału warszawskiego. Przedstawia ta astrofotografia piękno kosmosu, kolory mgławic oraz piękne ujęcia naszej Drogi Mlecznej. TVP Nauka uczciła 550. urodziny Mikołaja Kopernika nie tylko licznymi programami, lecz także inicjując prezentację przechowywanych w archiwach diecezji warmińskiej rękopisów astronoma. Te dokumenty pochodzą z różnego okresu. Najstarszy jest z roku 1517 i został sporządzony w języku niemieckim. To jedyny, który zachował się w języku niemieckim. Pozostałe są w języku łacińskim, ponieważ wówczas kancelaria posługiwała się tym językiem. I kolejny to z 1518 roku, bardzo dla nas ważny, z tego względu, że na nim jest autentyczny podpis Mikołaja Kopernika. Dzień urodzin astronoma wybrano na inaugurację Światowego Kongresu Kopernikańskiego. W Katedrze Świętych Janów w Toruniu odsłonięto tablicę upamiętniającą wybitnego Polaka. Następnie orszak z rektorami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, akademikami i zaproszonymi gośćmi przeszedł przed pomnik Kopernika, by pokłonić się wybitnemu naukowcowi. To pierwsza część wydarzenia, na które do Torunia zjechało 700 badaczy i ekspertów, a także 5 laureatów Nagrody Nobla. Mikołaj Kopernik wciąż może być punktem odniesienia, stanowić zaskakujące aktualne źródło inspiracji. Chciałbym, abyśmy w tym czasie, w którym wspominamy 550. rocznicę jego urodzin, pamiętali o tym w sposób szczególny. W czasie kongresu zainaugurowano także działalność Akademii Kopernikańskiej. A my wspominaliśmy wczoraj Mikołaja Kopernika na wzgórzu katedralnym we Fromborku, gdzie się przechadzał, gdzie w katedrze jak najbardziej bywał dzisiaj. Natomiast jesteśmy w Pałacu Biskupim. W Pałacu Biskupim i porozmawiamy o dziedzictwie związanym z Mikołajem Kopernikiem, ale także o jego rodzinie i o tym przepięknym miejscu. Z nami są nasi goście, ksiądz Jacek Wojtkowski, kanonik fromborski, prałat tutaj i rektor tutejszej Bazyliki Archikatedralnej oraz profesor Krzysztof Mikulski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wybitny znawca rodziny i samego Mikołaja Kopernika. Co to znaczyło być kanonikiem w czasach Mikołaja Kopernika? Kanonicy, grupa kanoników wówczas 16, należała do zespołu osób wspierających biskupa w zarządzie diecezją. Zatem kanonik wypełniał nie tylko funkcje wynikające z posługi duchowej, ale także funkcje wynikające z administracją dobrami kapitulnymi, dobrami diecezji. Stąd też kanonicy Kopernik między innymi posiadał taki urząd jak administrator dóbr diecezji
i dóbr kapitulnych. I można powiedzieć, że był takim menadżerem obszaru, który został jemu powierzony przez biskupa. Używając współczesnego języka, myślę, że to jest dobre porównanie. Panie profesorze, Mikołaj Kopernik to postać, którą znamy, ale jest bardzo dużo białych plam. Ale jak to się stało, że Mikołaj Kopernik, będąc już absolwentem studiów we Włoszech, zamieszkał ze swoim wujem, biskupem Łukaszem Wacenrode właśnie w takim pałacu biskupim, tutaj nieopodal w Lidzbarku Warmińskim? No, trzeba zacząć od tego, że żeby właśnie zamieszkać, to trzeba mieć porządny fundusz stypendialny, bo tak współcześnie byśmy to określili. I ten fundusz stypendialny zapewnił Łukasz Wacenrode, wuj Mikołaja Kopernika, i to znacznie wcześniej, bo jeszcze przed wyjazdem na studia, właściwie w trakcie tych studiów, Mikołaj Kopernik już wówczas został per procura kanonikiem warmińskim. Kanonia warmińska dawała olbrzymie dochody, dawała szansę na stabilizację życiową i na dostatnie życie w tych czasach. Po powrocie ze studiów włoskich Mikołaj Kopernik zamieszkał w pięknym pałacu, bo na zamku w Lidzbarku Warmińskim, i tam, to jest może bardzo ważne podkreślenia, to tam wymyślił teorię heliocentryczną. O tym właściwie w tym Lidzbarku nie pamiętają. Na tym zamku nawet ostatnio odnaleziono taki fajny element. Taki rysunek. Rylcem takie fajne chyba. Kółeczka i On, jak nie patrzeć, on bardzo pasuje do tego, co Kopernik tam robił i wymyślał te bardzo ładne koła, które miały określać układ słoneczny. Obecny Pałac Biskupów to miejsce szczególne, także jeśli chodzi o elementy odkryte podczas renowacji, jak na przykład tapeta. Fragmenty, w każdym pomieszczeniu mamy takie fragmenty tapet, które zachowały się, o dziwo, na dole. Dokładnie, znaczy tak je prezentujemy, bo też na tym piętrze, na którym jesteśmy, została zaaranżowana wystawa Dawni mieszkańcy Pałacu Biskupiego. W tradycji diecezji najdłużej biskupi rezydowali właśnie w Lidzbarku Warmińskim, gdzie biskup Łukasz Wacenrode, Mikołaj Kopernik, a 100 lat, od 1845 do 1945, właśnie tu, w tym miejscu, we Fromborku. Ale piękne witraże również w tych pomieszczeniach, rzeczywiście wyjątkowe. Patrząc na te okna wydekorowane witrażami czy też tapety, to nas trochę zaskoczyło, bo właśnie w trakcie prac konserwatorskich, po zdjęciu całej stolarki, która była poddawana zabiegom konserwatorskim, odkryliśmy te tapety. Do tej pory zupełnie nieznane, co też dla nas stało się absolutnie zjawiskowe, że ten dom zupełnie innej estetyce niż mamy dzisiaj został przedstawiony. Ale także piece, jak ten, piece, których jest na tyle dużo, że zachwyca się tym cała Europa, one że zachowały się. One są naprawdę się. Fantastyczne. Ten zbiór pieców robi tutaj ogromne wrażenie. Jest to najcenniejsza kolekcja tego typu urządzeń grzewczych, XIX-wiecznych, z berlińskiej manufaktury. I rzeczywiście to pokazuje też i troskę, i kunszt, właśnie ten neogoty, który w historii sztuki nie do końca jest doceniany. Panie profesorze, to w takim razie czym zajmował się Mikołaj Kopernik, kiedy mieszkał na zamku w Lidzbarku, czyli w pałacu biskupim, biskupa Wacenrodego? Przede wszystkim był sekretarzem biskupa. Towarzyszył mu we wszystkich politycznych wyjazdach, na zjazdy stanów Prus Królewskich, do króla, na sejmy w Piotrkowie, w objazdach diecezji. A więc był też lekarzem osobistym Wacenrodego, nawet uzyskał właściwie takie stypendium, kapituły i pozwolenie na stały pobyt w Lidzbarku, ażeby mógł się zajmować biskupem, który w końcu osiągał już wtedy wiek bardzo dojrzały, kilka lat później przecież zmarł. A więc, ale też przy okazji nie zapomniał o swojej astronomii. Co prawda miał na to mało czasu, bo te wyjazdy były niesłychanie intensywne, ale to właśnie tam, tak jak przynajmniej twierdzą historycy astronomii, w latach 1508-1510 ostatecznie skończył swój komentariolus, czyli właściwie wymyślił to, że Słońce jednak jest stabilne, a Ziemia krąży wokół. Zajmował się różnymi rzeczami, ale także jestem ciekawa, jak ta Ziemia wspomina Kopernika w roku Kopernika. Jak wyglądały obchody, jak wyglądają we Fromborku? Obchody tego roku były absolutnie wyjątkowe. Zaczęliśmy już w styczniu promocją, publikacją znaczka Poczty Polskiej na ten rok.
cieszymy się, że właśnie motywem do tego znaczka okazało się epitafium Mikołaja Kopernika z katedry we Fromborku. To też łączność tego miejsca z jubileuszem właśnie 550. rocznicy urodzin. Kolejne wydarzenia już w jedności czy wspólności, zresztą cały czas takie przeżywaliśmy, z Toruniem, miejscem urodzenia, czyli czas urodzin, czas śmierci tu we Fromborku, potem czas wakacji, ale też to nie tylko wydarzenia związane z liturgicznym przeżywaniem, a także wydarzenia artystyczne, jak chociażby musical Kopernik i też wydarzenia edukacyjne, naukowe. To jest kongres, o którym pan profesor zapewne za chwilę powie, a ja chciałem jeszcze nadmienić spotkanie profesorów historii Kościoła we Fromborku, które się odbyło, i konferencję warmińskiej kapituły katedralnej o Koperniku. Ja chciałbym podziękować bardzo, bo to tutaj, w tym miejscu, w tym pałacu, specjalnie wspólnie z TVP Nauka zaprezentowaliśmy rękopisy Mikołaja Kopernika, które znajdują się w zasobach archidiecezji warmińskiej. Ale tak jak już wspomnieliśmy, Kopernik zajmował się wieloma rzeczami. Mimo że znamy go głównie jako astronoma, był również ekonomem. Odległy kawałek ziemi, tak o Warmii pisał Mikołaj Kopernik. Torunianin z urodzenia, warmiak z wyboru, bo tu spędził 40 lat dorosłego życia, z czego łącznie 10 w zamku w Lidzbarku Warmińskim. Był to bardzo ważny czas w całym życiu Kopernika, ponieważ to był ten początek. Początek jego kariery jako naukowca, ale też jako kanonika warmińskiego. Przybył do Lidzbarka w roku śmierci swojej matki. Wezwał go wuj, ówczesny biskup Łukasz Waczenrode, który, jak wiemy, opiekował się swoim siostrzeńcem. Mikołaj Kopernik pomagał w funkcjonowaniu biskupiego dworu, ale kultywował swoje pasje – astronomię i matematykę. Stąd też Kopernik znany jest również jako ekonom. Pełnił funkcję administratora dóbr kapituły warmińskiej, więc siłą rzeczy ekonomią się zajmował. No, w czasach Kopernika ekonomia jako nauka oczywiście jeszcze nie istniała, ale gospodarka Europy zakwitła, odkrycia geograficzne, to wszystko spowodowało, że ten pieniądz był coraz bardziej istotny. Bo władcy, którzy bili monety, dodawali do nich mniej cennych kruszców niż należało. W związku z tym pojawiło się to zdanie, które chyba wszyscy znamy, dzisiaj znane jako prawo Kopernika Greshama, że pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy. To znaczy, dziś nazwalibyśmy to zjawisko inflacją. Czyli ludzie gromadzili te monety, które miały więcej kruszcu. W obiegu były te uboższe, liche, spodlone, jak mawiał sam uczony. Kopernik tego doświadczył, bo jako administrator dóbr pobierał czynsz i ten czynsz miał coraz mniejszą wartość. Dzięki swoim doświadczeniom dokonywał kolejnych odkryć. Otworzył polską naukę ekonomii. Był prekursorem, no, praktycznie nie tylko w polskiej ekonomii, ale także światowej. Jego prace dotyczące pieniądza były pierwszymi opracowaniami stricte naukowymi. To nie były rozważania teologiczne, hipotetyczne, tylko prace oparte na gruntownych badaniach. Ten wielki uczony napisał 4 rozprawy dotyczące ekonomii, w których zawarł pierwsze rozmyślania. Zakończyło się to wielkim dziełem z 1528 roku pod tytułem Sposób bicia monety. Był też prekursorem chociażby ilościowej teorii pieniądza, która właśnie wiąże ilość pieniądza w obiegu z poziomem cen. Im więcej tych pieniędzy jest w obiegu, tym ceny rosną, a więc to jest ten kasus inflacji, która się pojawia. Dodrukowujemy pieniądze, puste pieniądze, automatycznie ceny rosną. Po prawie 5 wiekach od śmierci Mikołaja Kopernika zjawisko to jest wciąż aktualne. Mikołaj Kopernik to nie tylko ekonomista, nie tylko astronom i matematyk czy kartograf. Mikołaj Kopernik to także doskonały medyk. O tym, jakim był lekarzem, już teraz. Mikołaj Kopernik to dla nas przede wszystkim astronom, ale wtedy, kiedy żył, przede wszystkim medyk. Niełatwo było zostać lekarzem w tamtych czasach. Był jedynym lekarzem w tej okolicy, proszę Państwa. A my jesteśmy w miejscu szczególnym. To najstarszy zabytek tego typu
jeśli chodzi o szpitalnictwo. Można wejść i zobaczyć, jak wtedy wyglądał szpital. Chociaż szpital wtedy to bardziej był dom opieki, co na pewno potwierdzi mój gość, dr Łukasz Grabarczyk, ekspert TVP Nauka. Jak się zostawało lekarzem w tamtych czasach? No w tamtych czasach nie było to łatwe, ponieważ uniwersytetów jeszcze było niewiele. Studia były bardzo drogie. Mikołaj Kopernik akurat uzyskał, można powiedzieć, takie stypendium kapituły warmińskiej i studiował w Padwie. Ale co jeszcze ciekawe, że nie zalecano tych studiów duchownym. I między innymi Mikołaj Kopernik wykorzystał to, że nie miał święceń kapłańskich, dlatego mógł studiować w Padwie medycynę. Jesteśmy we Fromborku, w zespole poszpitalnym Świętego Ducha i kaplicy Świętej Anny. I tak jak mówię, wtedy szpital to nie to samo, co dziś. No zupełnie był inny. Aczkolwiek Mikołaj Kopernik był również wybitnym medykiem. Coraz więcej mamy takich źródeł, które pokazują, że on był przede wszystkim lekarzem, a astronomem to tylko z pasji. Mówię to jako lekarz, może trochę z zazdrości, ale rzeczywiście wybitny astronom, ale przede wszystkim lekarz. Są potwierdzone dokumenty, że recepty, które on wtedy wypisywał, były bardzo podobne do tych recept, które wypisywali lekarze w całej Europie. Ja zacytuję jedną z nich. Weź 2 kwarty wina sublimowanego, dodaj 4 drachmy suszonych fig, cynamonu, goździków i szafranu i przede wszystkim używaj wygodnie i niestrzemięźliwie, jeśli Bóg zechce, pomoże. Tak, to jest ta recepta Mikołaja Kopernika, która akurat tutaj nie ma limitów, ale Mikołaj Kopernik lubił stosować matematykę w medycynie i był jednym z pierwszych lekarzy w ogóle na świecie, który dawkował na masę ciała. W tej chwili to jest standard, a Mikołaj Kopernik wtedy był pionierem, był jednym z pierwszych. Żył 70 lat. Na co umarł? Jak dziś się to określa? Objawy Mikołaja Kopernika sugerują, że umarł na udar niedokrwienny, czyli tak zwany zawał mózgu. Prawdopodobnie jakaś drobna skrzeplina, która wytworzyła się w jego naczyniach, zatkała tętnicę. Tutaj po objawach można sugerować, że to była tętnica środkowa mózgu, ponieważ Mikołaj Kopernik nie mógł poruszać prawą stroną i bełkotał, mówił niewyraźnie, czyli miał tak zwaną afazję. No i to była główna przyczyna śmierci Mikołaja Kopernika. Ale jeżeli porównać, tak medycznie już określić właśnie, czym się różni wylew od udaru? No wylew, co wiadomo było wtedy, co wiadomo dziś? Wylew to jest, no i tak bardzo często historycy opowiadali, że opisywali, że to był wylew krwi do mózgu, ale wylew to jest pęknięte, można powiedzieć, naczynie, która i krew wylewa się do mózgu. A udar niedokrwienny to jest zatkanie naczynia. I obraz kliniczny opisywany Mikołaja Kopernika sugeruje, że to był jednak udar niedokrwienny. Mógł doznać wstrząsu przede wszystkim po tym, jak się dowiedział, co się stało z jego dziełem wydrukowanym dopiero co. Natomiast w tamtych czasach wiązano zdrowie, stan zdrowia z układem gwiazd, z astrologią również. Jak na to dzisiaj patrzymy? No, był lekarzem, ale był też wybitnym astronomem. Z tego względu wydawałoby się, że to się łączy, ale to dawało Mikołajowi Kopernikowi tą świadomość tego, że jednak gwiazdy, mimo tego, że piękne, że dokonał wspaniałego odkrycia, nie leczą. Zdawał sobie z tego sprawę i nie stosował astrologii w swojej praktyce medycznej. Leczył biskupów, duchownych, był tam, gdzie był potrzebny, tak chociażby w takim właśnie miejscu, ale te recepty to były głównie ziołowe? Tak, był wybitnym botanikiem. Tutaj akurat obok szpitala jest takie zainscenizowane miejsce, gdzie te zioła, z których wszystko mieszał i sam wykonywał tabletki, były wykonywane. Także ta wiedza oprócz astronomii to jeszcze była medyczna, teologiczna, prawnicza, no ale jeszcze był wybitnym botanikiem. Kim nie był Mikołaj Kopernik? Proszę Państwa, bardzo dziękuję za tę rozmowę. To nasze spotkanie powoli dobiega końca. Na kolejne zapraszam o godzinie 15, kiedy spotkamy się z Andrzejem Renesem i z naszymi artystami, a także widzami, z którymi stworzyliśmy wspólnie przepiękną rzeźbę, instalację
niebo Kopernika. A gościem specjalnym będzie amerykański astronauta Terry Wirtz, który także jest pilotem. Natomiast już zaraz po tym naszym spotkaniu na antenie reportaż o lotnikach, astronautach właśnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.